podróż trwa już któryś dzień tak naprawdę non-stop. Z Kijowa wyjechaliśmy wczoraj o godzinie 22. Kogo pan wiezie ze sobą? Wiozę mamę mojego pacjenta. Jak się pani czuje? Jak podróż? Dobrze. Tęskni za synem, sama ma przestrzeloną rękę. Ręka jest do zoperowania w Polsce. Była ranna tam u siebie w domu. Mąż został zastrzelony. To jest wyjątkowa sytuacja, także nie można było ich zostawić pod siebie. Doktor Łukasz Grabarczyk jest jedynym polskim neurochirurgiem operującym w wojennych szpitalach Ukrainy. Do tajnych wojskowych baz medycznych ranni dowożeni są prosto z frontu. Do tej pory wraz z ukraińskim personelem doktor Grabarczyk ratował życie pacjentom we Lwowie oraz Kijowie. Czy pana wyjazdy do Ukrainy były koniecznością czy potrzebą? Bardziej przypadkiem, no bo byłem zaproszony tam przez lekarza, który wcześniej był u nas na stażu w Polsce, w Olsztynie. Tak się poznaliśmy. Piszę do niego, jak sobie radzicie, no wojna trwa. No powiedział, przyjedź, zobaczysz. No i pojechałem. Z jaką rzeczywistością zetknął się pan na miejscu? Pierwszy mój wyjazd to był po prostu do Lwowa. No i tam się zderzyłem z tym pierwszym kryzysem humanitarnym, który się odbywał na dworcu w Lwowie. Były tysiące osób, które docierały ze wschodu Ukrainy do Lwowa, próbując uciekać na polską granicę. To były rzeczy niebywałe. A tam było wiele takich przedziwnych obrazów, czasami przerażających, bardzo smutnych, no bo to jednak były osoby, które uciekały przed wojną. Szpital był twierdzą, dużo wojskowych. Zasieki, worki z piaskiem, zabezpieczone okna. To było takie miejsce, do którego zbliżać się nie za bardzo można było, ponieważ był to szpital, który jednak był dedykowany dla wojsk. Zobaczyłem bardzo wielu młodych mężczyzn z urwanymi kończynami, którzy przyjeżdżali cały czas z olbrzymimi ranami, ale jednocześnie w świetnych humorach, mimo wszystko, ponieważ tam była ta jedność wojskowa naprawdę niesamowita. Oni to robiło niesamowite wrażenie. Największy szok to była i liczba, ilość, rozmiar ran. No i niesamowite było to, jak ci lekarze tam pracują. Z lekarzy, urologów, kardiologów, kardiochirurgów przestawili się na medycynę wojenną. No jak tam powiedz, ten aparat może być, co ci tam, bo ci tego przywiozę, dobra? Cześć bracie, już pogadał z anestezjologiem, on powiedział, że ten aparat jest i pracuje na izofluranie. To jest dobra. To ci go przywieziemy, także czekaj, już niedługo przyjadę. Cześć. Pierwszą operacją, którą przeprowadzałem, to była operacja Denisa. To był pacjent, który trafił z Dnipru. Ranny w miejscowości Wołnowacha, walczył tam, to były pierwsze dni wojny, ranny, ponieważ jego towarzysz właściwie z batalionu stanął na minę, no i oni zostali ranni, także tutaj było bardzo dużo odłamków w kręgosłupie, on był zupełnie porażony, nogi się nie ruszały. No i z racji tego, że jestem neurochirurgiem, zostałem przez ukraińskich lekarzy zaproszony do operacji, bo to tak naprawdę towarzyszyłem im. No i się udało. Kiedy Łukasz Grabarczyk operował we Lwowie, pani relacjonowała wydarzenia wojenne. Czy on opowiadał o swojej pracy w warunkach wojennych, o operowaniu? To był pierwszy raz, kiedy on widział rany wojenne. To są zupełnie inne rany, to są inne szkody, to jest inne cierpienie i to jest inna bezsilność dla lekarza. Pamiętam, że on przyszedł po tej pierwszej operacji, którą zrobił, a to przecież byli żołnierze z urwanymi rękami, nogami, ranami kręgosłupa i naprawdę jak na niego był bardzo poruszony tym, co zobaczył, ale też tak po ludzku.